Od wypadku autobusu na moście Grota Roweckiego w Warszawie, przez decyzję Coca-Coli o bojkotowaniu serwisu Facebook, po drugą turę wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce 10. Wypadek autobusu spowodowany przez kierowcę pod wpływem amfetaminy. W czwartek 25 czerwca przed godziną 13 miejski autobus przebił bariery i częściowo spadł z wiaduktu na moście Grota Roweckiego w Warszawie. W pojeździe było 40 pasażerów. Jedna osoba zginęła na miejscu, a ponad 20 zostało rannych. Ujawniono, że kierujący autobusem Tomasz U. przyznał się do zażycia amfetaminy przed rozpoczęciem pracy. Został on tymczasowo aresztowany z obawy o matactwo i ucieczkę. Kierowca usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i posiadania narkotyków, za co grozi mu do 15 lat więzienia. Według ustaleń prokuratury sprawca w przeszłości był często karany za wykroczenia w ruchu drogowym, a nawet stracił prawo jazdy. Miejsce 9. Testy autonomicznych łodzi z zabójczą bronią. Brytyjska Royal Navy chce zainwestować ponad 3 miliony funtów w bezzałogowe, autonomiczne lub zdalnie sterowane łodzie patrolowe. Obecnie trwają testy jednej z nich, prawie 8-metrowej łodzi Pacific 24. Jest ona konstrukcją hybrydową, która łączy zalety pontonu i łodzi, może działać do 45 godzin lub do 180 km odległości, a pływa z prędkością do niemal 70 km na godzinę. Na jej dziobie zainstalowano automatyczny system broni maszynowej o kalibrze 12,7 mm. Wojsko ujawniło, że karabin sterowany jest przez zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, ale ostateczną decyzję dotyczącą oddania strzału podejmuje ludzki operator. Brytyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że jest to ważny krok w rozwoju autonomicznych zdolności państwowej armii. Jako cel wskazuje pozostanie w czołówce innowacji wojskowych, gotowych sprostać zmieniającym się zagrożeniom wojennym. Miejsce 8. Pierwsze negatywne opinie na temat gry Cyberpunk 2077. Według wielu graczy Cyberpunk 2077 jest najbardziej oczekiwaną grą 2020 roku. Jej twórcy podchodzą do produkcji z ogromnym rozmachem i wiele też obiecują odbiorcom. Premiera gry została po raz kolejny przesunięta, tym razem na listopad bieżącego roku, a to z powodu trwania prac poprawkowych. Mimo to, kreatorzy w końcu zezwolili na pierwsze jej testy i jak się okazuje, opinie na temat rozgrywki są podzielone. Testerzy wskazują na pewne niedociągnięcia, w szczególności problem z interfejsem, wpływający na jakość i komfort grania. Zwrócono też uwagę na dziwne zachowania postaci przechodniów, czy zbyt małą moc samochodów wyścigowych. Mimo że Cyberpunk 2077 robi ogólnie dobre wrażenie, to jednak, zdaniem testujących, zabrakło wielkiego efektu zaskoczenia. Miejsce 7. Kontrowersje związane z tajemniczym projektantem. W ostatnich dniach wśród polskich użytkowników mediów społecznościowych widoczne jest oburzenie związane z możliwą manipulacją ze strony TVP. Sprawa dotyczy głównego wydania Wiadomości z dnia 22 czerwca bieżącego roku. Wówczas to w jednym z reportaży na temat wizerunku pierwszej damy Agaty Dudy pochlebnie wypowiedział się niejaki Christian Paul, podpisany jako amerykański projektant mody. Zaciekawieni widzowie zaczęli wyszukiwać informacje o tajemniczej osobie, jednak bez rezultatu. Padły oskarżenia, jakoby taki projektant nie istniał, a Telewizja Polska zakłamywała rzeczywistość. Prawdopodobnie w odpowiedzi na zarzuty internautów w portalach społecznościowych nagle pojawiły się konta mężczyzny, gdzie zaczął on zaprzeczać plotkom. Sceptycy jednak twierdzą, że cała sytuacja jest ustawiona, a rzekomy projektant mody został wymyślony na potrzeby kampanii prezydenckiej. Sprawa jest szeroko komentowana w internecie, a sam projektant stał się bohaterem licznych memów. Miejsce 6. Bojkot Facebooka przez Coca-Colę. Wielkie korporacje kolejno wycofują reklamy z Facebooka. Jako powód podają m.in. słabą reakcję administracji portalu na falę rasistowskich komentarzy związanych z aktywnością ruchu Black Lives Matter. Lista protestujących marek ciągle się wydłuża i obecnie obejmuje kilkadziesiąt podmiotów, takich jak Unilever, Mozilla, PepsiCo, Honda czy Levi's. Niedawno do grona tego dołączyła również Coca-Cola.
Bojkot przyjął formę ruchu o nazwie Stop Hate for Profit i jest odpowiedzią na apel działaczy pozarządowych, według których Facebook w niedostateczny sposób walczy z hejtem, mową nienawiści i rasizmem. Z kolei władze popularnego portalu społecznościowego zapewniają, że wzmocnią moderację i będą sprawniej reagować na zgłoszenia dotyczące nieprzyjaznych zachowań wśród swoich użytkowników. Miejsce piąte. Żądania Iranu dotyczące aresztowania Donalda Trumpa. Władze Iranu wystawiły nakaz aresztowania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w związku z zabiciem generała Kasema Sulejmaniego. Teheran zwrócił się w tej sprawie również do Interpolu. Sulejmani, uznawany przez rządzących i obywateli za drugą osobę w państwie, był dowódcą elitarnej jednostki wojskowej Al-Quds. Waszyngton oskarżał go o zorganizowanie ataków na irakijskie bazy USA w 2019 roku. Generał zginął 3 stycznia bieżącego roku w amerykańskim ataku dronów w stolicy Iraku, Bagdadzie. Osoby komentujące decyzję Iranu twierdzą, że prezydentowi USA nie grozi areszt, ale sprawa odzwierciedla skalę napięcia pomiędzy państwami. Jeszcze w styczniu bieżącego roku irański poseł Ahmed Hamzeh wyznaczył nagrodę 3 milionów dolarów za zabicie Trumpa w ramach odwetu za śmierć Sulejmaniego. Natomiast Interpol z siedzibą w Lyonie we Francji nie odpowiedział, czy zamierza respektować zgłoszenie Iranu w sprawie nakazu aresztowania. Miejsce czwarte. Zagadkowa śmierć rzecznika PKW. Nie żyje rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Grzelewski. Śmierć mężczyzny potwierdziła w środę 1 lipca szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Grzelewski przez wiele lat był dziennikarzem, a pracował m.in. w Superstacji, gdzie współprowadził program Salon Polityczny. Był też reporterem sejmowym, współpracującym m.in. z telewizjami Polsat i TVN. Na początku 2020 roku został rzecznikiem Państwowej Komisji Wyborczej. Jeszcze we wtorek 30 czerwca prowadził konferencję prasową PKW, podczas której ogłoszone zostały wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Przyczyny śmierci nie są na razie znane. Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego profilu w portalu Facebook oraz do udostępniania naszych wpisów w serwisie Twitter. Prosimy też o subskrybowanie naszego YouTube'owego kanału i ustawienie powiadomień dla wszystkich filmów. Wsparciem dla kanału będzie polubienie filmu i dodanie komentarza w ramach platformy. Miejsce trzecie. Nadzieja dla Stanów Zjednoczonych w szczepionce przeciwko koronawirusowi. Kilka tygodni temu w Stanach Zjednoczonych ruszył proces odmrażania gospodarki, jednak w niektórych miastach zatrzymał go ostatni rekordowy skok zarażeń. Gubernator Kalifornii, gdzie fala epidemii ponownie wezbrała, nakazał zamknąć bary i kluby nocne w Los Angeles i 7 hrabstwach, a podobną decyzję podjęły również Floryda i Teksas. W środę 24 czerwca liczba nowych zakażeń koronawirusem w USA była najwyższa od początku pandemii. Dotychczas wykryto tam 2,5 miliona zarażonych wirusem COVID-19, spośród których zmarło już 123 tysiące osób. Obecnie w skali globalnej prowadzone są badania nad ponad 100 możliwych szczepionek przeciwko koronawirusowi, a przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia wzywają do międzynarodowej współpracy przy badaniach klinicznych nad szczepionkami. Jednocześnie WHO podaje, że koncerny AstraZeneca i Moderna są bliskie opracowania szczepionki na wirusa COVID-19, przy czym pierwszy z nich prowadzi projekt wiodący na świecie i najbardziej zaawansowany pod względem rozwoju. Pandemia jednak stale nie ustępuje. Według najnowszych danych na całym świecie choruje już ponad 10,6 miliona osób, a ponad 514 tysięcy zarażonych zmarło. W Polsce natomiast zanotowano już 34 tysiące zakażonych, z czego walkę z wirusem przegrało prawie 1,5 tysiąca osób. Miejsce drugie. Nieoczekiwana fala powodzi w Polsce. Jeszcze w kwietniu 2020 roku 1/3 obszaru Polski zmagała się z suszą rolniczą. Czerwiec jednak zaskoczył licznymi ulewami, które przeszły przez kraj, powodując wiele szkód. Opady z 26 czerwca dokonały serii zniszczeń, szczególnie na Podkarpaciu. Poszkodowani mieszkańcy mówili, że małe potoki w godzinę zmieniły się w potężne rzeki, które zabierały wszystko, co napotykały na swojej drodze, w tym maszyny rolnicze czy mosty. Woda zalała drogi i budynki, a w niektórych miejscach zerwała również asfalt z ulic.
Niemal całe Jasło zniknęło pod wodą, a wielu mieszkańców straciło dobytek życia. Fala nie oszczędziła również miejscowości w Małopolsce. W Łapanowie doszło do zniszczenia zabytkowego kościoła, z kolei w Strzyżycu powódź zalała miejscowy szpital, co doprowadziło do jego ewakuacji. Silna ulewa przeszła też nad miejscowością Marianowo w województwie podlaskim, gdzie w ciągu godziny spadło około 50 mm deszczu. Kolejne nawałnice nawiedziły kraj w poniedziałek 29 czerwca. W Warszawie zalane zostały drogi, garaże i budynki, pod wodą był m.in. Plac Trzech Krzyży. Wyłączono jedną stację metra, zalany został też dworzec centralny. Studzienki kanalizacyjne nie nadążały, a woda wybijała na ponad metr w górę. Strażacy interweniowali w stolicy ponad 500 razy. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski, podaje, że w całym kraju odnotowano 2694 zdarzenia w związku z burzami i silnym wiatrem, z czego najwięcej, bo aż 907, w województwie mazowieckim. Prezydent RP, który odwiedził zalane miasta na Podkarpaciu, obiecał wsparcie dla wszystkich poszkodowanych. Maksymalna kwota, jaką można dostać od państwa po powodzi, wynosi 200 tysięcy złotych na odbudowę budynku mieszkalnego, który nie nadaje się do użytku. Z kolei prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował, że spółka przekaże dary rzeczowe dla ofiar w postaci sprzętu AGD, który w większości przypadków został całkowicie zniszczony. Miejsce pierwsze. Druga tura walki o urząd prezydenta RP. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się w niedzielę 28 czerwca 2020 roku, a do walki o prezydenturę stanęło w niej aż 11 kandydatów. Do drugiej tury, która odbędzie się 12 lipca, awansowali Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, uzyskując odpowiednio 43,5% oraz 30,46% głosów. Frekwencja wyniosła 64,51%, czyli więcej niż w poprzednich wyborach prezydenckich, gdy w pierwszej turze zagłosowało 48,96% uprawnionych osób. Obecnie obydwaj politycy kontynuują swoje kampanie wyborcze i zabiegają o głosy zwolenników tych kandydatów, którzy nie dostali się do drugiej tury, a także o głosy ich samych. Szymon Hołownia pozostaje ostrożny w deklaracjach i podkreśla, że odpowiada jedynie za swój głos, natomiast wyborcom zaleca działanie zgodne z własnymi przekonaniami. Według najnowszych doniesień w środę 1 lipca Rafał Trzaskowski zaakceptował jego postulaty minimum bezpartyjnej prezydentury dotyczące weta demokratycznego, weta samorządowego i zielonego weta. Podczas spotkania online Hołownia potwierdził, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosuje na Trzaskowskiego. Kluczowe mogą być również głosy wyborców Krzysztofa Bosaka, który uzyskał poparcie na poziomie 7,4%. Andrzej Duda twierdzi, że w sprawach światopoglądowych ma prawie identyczne poglądy co Bosak, natomiast Rafał Trzaskowski mówi, że z liderem Konfederacji łączy go spojrzenie na gospodarkę. Sam zainteresowany zaznaczył, że Konfederacja zachowuje równy dystans do obu kandydatów i żadnego z nich nie poprze. Robert Biedroń zdaje się z kolei popierać stanowisko przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, stwierdził bowiem, że należy wybrać prezydenta, który będzie także rzecznikiem głosu lewicy. Według najnowszych sondaży w drugiej turze wyborów prezydenckich na obecnego prezydenta RP Andrzeja Dudę swój głos zamierza oddać 53% ankietowanych. Z kolei na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego 47%. Analitycy równocześnie zwracają uwagę na głośną w ostatnich dniach sprawę ułaskawienia przez prezydenta mężczyzny skazanego za przestępstwa seksualne wobec dziecka. Wiele osób twierdzi, że sprawa ułaskawienia może mieć negatywny wpływ na poparcie dla Andrzeja Dudy. W dniu 1 lipca zwołano konferencję prasową zastępcy szefa kancelarii RP, który wyjaśniał szczegóły sytuacji. Jak podano, prezydent zastosował prawo łaski na wniosek pokrzywdzonych, a nie sprawcy. Kobiety argumentowały prośbę faktem pogodzenia się ze sprawcą i mieszkania z nim wspólnie w jednym gospodarstwie. Akt łaski dotyczyć miał skrócenia czasu zakazu kontaktowania się z dorosłymi dziś ofiarami. Dyskusja trwa również w temacie debaty prezydenckiej pomiędzy kandydatami. Obecny prezydent RP nie skorzystał z zaproszenia do debaty organizowanej przez TVN, TVN24, Onet i WP.pl, która miała odbyć się 2 lipca. Andrzej Duda tłumaczy to zaplanowaną na tę samą datę
wizytą w województwie lubuskim. Równocześnie TVP zapowiedziało zorganizowanie własnej debaty, która ma się odbyć 6 lipca w Końskich. Ostateczne starcie pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim rozegra się w niedzielę 12 lipca podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. To jest 10 newsów tygodnia w telewizji na czasie. W programie przedstawiamy aktualne informacje na temat polityki i wydarzeń w Polsce i na świecie. Opisujemy tematy głośne w mediach społecznościowych. Informujemy o najważniejszych odkryciach naukowych i nowinkach technicznych. W tym tygodniu wyjątkowo nie przedstawiamy jednego z podopiecznych schroniska dla zwierząt, ale prosimy o wsparcie dla wolontariuszy ze schroniska w Radysach. Ma to związek z zaniechaniem opieki nad zwierzętami przez pracowników schroniska i apelem wolontariuszy o pomoc. Szczegółowe informacje dostępne są w opisie filmu.